Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Dzisiaj raczej taki odcinek reporterski, tak to bym określił, z dużą dawką humoru, dużą dawką takich szachów blicowych, ponieważ wrzucam drugą część podsumowania turnieju DGCS Open, czyli mistrzostwa, 12 mistrzostwa Polski Przedsiębiorców Online. Tutaj w rolę komentatora wcielił się Dawid Czerw, który rozgrzał publikę do czerwoności. Mieliście okazję zobaczyć to w pierwszym nagraniu, w którym to omawiałem właśnie też taką nieprzyjemną sprawę, która wydarzyła się na tym turnieju, a więc zwycięzcą tej grupy DGCS w rankingu, w przedziale rankingowym od 1000 do 1800 został zawodnik, który po prostu oszukiwał, musieliśmy go zbanować, no i troszeczkę nam namieszał w tabeli. Także tam Dawid relacjonował w tym pierwszym nagraniu, który właśnie widzicie na ekranie, relacjonował tą grupę bursztynową, a dzisiaj podsuwanie tej grupy bardzo, bardzo mocnej, ponieważ w tej grupie wystąpili arcymistrzowie, wystąpili też zwycięzcy poprzednich edycji turniejów DGCS Open, czyli mistrzostw Polski Przedsiębiorców. No i naprawdę jest co oglądać, jest co podziwiać, także zobaczcie, zostańcie do samego końca. Także już w dniu dzisiejszym mogę ogłosić zwycięzców tego turnieju, także wszystkich zawodników, którzy mieli otrzymać nagrody finansowe, wszyscy ci zawodnicy zostali zgłoszeni, zaraportowani do serwisu Chess.com, który tak naprawdę sprawdził ich pod kątem oszukiwania. No i tak jak tutaj mówiłem, był ten jeden ban za to pierwsze miejsce w grupie 1000-1800, jednakże wszyscy pozostali zawodnicy, którzy wywalczyli te czołowe miejsca, grali tutaj zgodnie z zasadami fair play. No i mogę ogłosić, że mistrzem Polski Przedsiębiorców na rok 2020, tym razem w wersji online, został w grupie tej 1000-1800 zawodnik Bartłomiej Jarosz z Warszawy, także ogromne gratulacje, tutaj też go widzicie na zdjęciu. Drugie miejsce Marcin Snokowski z Opoczna, trzecie miejsce i brązowy medal Bartłomiej Zdybowicz z Wrocławia. Z kolei najlepszą kobietą i również nagroda finansowa wędruje do Anny Nowak z Warszawy. Tą grupę mocno taką bardzo, można powiedzieć, arcymistrzowską wygrał właśnie arcymistrz Wojciech Moranda z Wrocławia. Tutaj też warto wspomnieć, że Wojtek nie tak dawno wydał również swoją książkę szachową w języku angielskim, także serdecznie zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tą publikacją. Wojtka mogę polecić z czystym sumieniem tutaj jako doskonałego trenera, znakomitego pedagoga, osobę z naprawdę z niezwykłymi predyspozycjami. Myślę, że nawet gdyby tutaj Wojtek popracował, to myślę, że gdzieś tam zakręciłby się gdzieś tam w okolicach rankingu 2700, ale to oczywiście różne są priorytety w życiu. Wojtka mieliśmy okazję sprawdzać na szkoleniu w Kaliszu, dawał takie prelekcje, Wojtek również dawał takie symultany, między innymi też partię blicową na ślepo rozegrał, to też możecie zobaczyć na moim kanale. Wojtek też doradzał w wielu kwestiach, jak trenować szachy, to też jest wszystko tutaj na kanale omówione, także zobaczcie sobie te filmiki z Wojtkiem. Wynik 8-9, także tutaj zdecydowany zwycięzca tego turnieju. Drugie miejsce to niespodzianka, Michał Popiół z Krakowa, gratulacje, srebrny medal mistrzostw Polski. Jak tutaj Dawid Czerw podkreślał, Michał Popiół zajmuje się, ma swoje studio tatuaży, także wytatuował sobie, można powiedzieć, srebrny medal na tych zawodach. Trzecie miejsce, Dawid Janaszak, serdecznie pozdrawiam Dawida, który zawsze sprzedaje mi bardzo ciekawe ciekawostki ze świata szachowego, także gratulacje dla Dawida. Sabber Poznań, i tutaj też Dawid spisał się rewelacyjnie. Stawka bardzo mocna, najlepszą kobietą została Anna Jakubowska z Warszawy i gratulacje dla wszystkich. Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście. Były różne opinie na temat turniejów online. Ja mówiłem, że mam cichą nadzieję, że to będzie przyszłość. Wy jesteście sceptyczni, przynajmniej niektórzy. No, sytuacja widzimy, jaka jest, także no być może będziemy zmuszeni po prostu, żeby grać te turnieje online. Dobrze, bardzo dziękuję za uwagę, a teraz zobaczcie, jak komentował grupę diamentową Dawid Czerw,
i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć. Psychologia ma ogromne znaczenie, ale przechodząc tutaj do konkretów, proszę Państwa, wystartowali. Oto mamy pierwsze posunięcia w grupie 1800+. Arcymistrz Moranda z pierwszym numerem startowym, solidna obrona słowiańska po stronie czarnego. Biały tutaj agresywnie rusza przez E4, będzie chciał tutaj z pewnością zainteresować się punktem H7. Oczywiście obiektywnie wszystkie te pozycje są bardzo, bardzo wyrównane, ale w praktyce gra czarnymi tych pozycji nie jest taka prosta. Tutaj czarny jednak zawsze stoi ciutkę gorzej. Nie tak, że jakaś ogromna tragedia, ale ciutkę gorzej. Biały jednak ma więcej tutaj przestrzeni. Zobaczmy wobec tego. Oj, tutaj czyżby How to Move Pieces zapomniał, jak się figury przestawia? No bo ewidentnie tutaj minutę już się zastanawia nad pierwszym ruchem, ale jestem pewien, że jak już zagra, to wszystko będzie miał perfekcyjnie przygotowane. Tutaj arcymistrz Moranda już jest zainteresowany królem czarnego, już jest tutaj presja na skrzydle królewskim. Owszem, pionek na D4 został poświęcony, ale już jakieś możliwości typu koń bije F7. Czarny w ogóle nawet nie przejmuje się tym pionkiem, mówi pal licho, bierz tego pionka, ja tu wolę króla obronić. Jest propozycja, żeby zobaczyć, jak szachuś sobie radzi. O, tutaj chyba ulubiony debiut szachusia poleciał, obrona królewsko-indyjska. Jest oczywiście słaby pionek na D6, ale czarny nadrabia inicjatywą, często na piona E4. Figury też szybko tu wkraczają do akcji, być może królem czarny będzie zainteresowany. Także linia A jest też tutaj dostępna, także zobaczymy, co ciekawego się z tego urodzi. NM to jest skrót od National Master, czyli mistrz krajowy. Jak przyznaje się tytuł mistrza świata? Czy to kwestia jednego turnieju? Jednego meczu, ale na Wikipedii sobie zobacz. Tutaj jakieś B5 jest z pewnością brane pod uwagę, żeby zainteresować się pionem C4. Pytanie, czy biały może tutaj jakąś agresję uskuteczniać w stylu F4, bo jeżeli tutaj biały jakoś agresywnie nie odpowie na te zapędy czarnego, no to tutaj czarny uzyska naprawdę fenomenalną inicjatywę i białemu ciężko tutaj będzie w jakiś sposób zareagować. Także jest tutaj rzeczywiście bardzo interesująca sytuacja, szczególnie pod tym względem. No dobra, no to wróćmy na pierwszą szachownicę. A tutaj figury białego już tańczą wokół czarnego króla. Myślę, że każdy już by tutaj w ciemno łupnął na G6. Wygląda to bardzo, bardzo interesująco i zdaje się, że czarny ze względu na pasywność tej swojej pozycji, no to w ogóle nie jest w stanie tutaj nawiązać dyskusji. No i tutaj to chyba w ciemno już pójdzie skoczek bije G6, czy może biały jednak nie będzie się śpieszył, jeszcze może tutaj jakoś zwiększy presję. W ogóle Wojtek Moranda teraz wydał książkę, która właśnie dzisiaj mi przyszła, już ją zamówiłem, ale jeszcze nie miałem okazji przeczytać, może wam podlinkuję. Ale to jest książka trudna. Jeżeli ktoś jest zainteresowany książką Wojtka Morandy, to można ją traktować na dwa sposoby. To znaczy sposób pierwszy przeczytać i potraktować ją jako zbiór interesujących i ładnych pozycji, tak jako ciekawostkę, bądź sposób drugi potraktować ją jako zbiór zadań i próbować je rozwiązać i załamać się psychicznie i rzucić karierę szachową. Ale taki tylko challenge, także podlinkowałem wam, jakby ktoś był zainteresowany. Mariancello zdaje się, że nie gra niestety w tym turnieju. No dobra, no to tutaj czarny chce pozbyć się super aktywnego skoczka Z5. Ja nie wiem, dlaczego tutaj jeszcze ofiara na G6 nie nastąpiła, no bo tutaj tak, skoczek bije G6, F bije G6, goniec bije G6, hetman bije G6, wieża bije G6, król bije G6, wieża E6 i jakiś skoczek
jednak F6 na koniec, także mata zdaje się, że tutaj nie będzie, ale z drugiej strony, jeżeli biały w tym momencie nie wykorzysta tej swojej inicjatywy, no to ta inicjatywa może pomału się zmniejszać, także trzeba tutaj uważać. Dzisiaj przyszła, znaczy może wczoraj przyszła, ale zamówiłem ją na domowy adres, więc a dzisiaj z mamą rozmawiałem i się o tym dowiedziałem, że przyszła. No dobra, ależ calculation tutaj poleciało, nie ma wieża F7, bo leci wieża i też nie można odejść królem, bo wieża bije G6. No i to jest ta różnica pomiędzy FM-em a GM-em. No ja hetman E7 w międzyczasie nie policzyłem. No dobra, no to zobaczmy. Czy tutaj są, ale How to Move Pieces, to zdaje się, że jest to Łukasz Turley, jeżeli dobrze pamiętam. O, zdążył, spóźnił się, ale tutaj w niedoczasie jednak gracz, a może to był taki gambit, wiecie, żeby zrobić presję arcymistrzowi Klekowskiemu, ale czy tutaj F3 nie wchodzi? Tak, F3 rzeczywiście zostało zagrane i tutaj już zaraz jakaś ofiara na G4 zostanie przeprowadzona, ale biały jeszcze tutaj nie odpuszcza, biały broni na G4, ale skoczek G5, skoczek H4, wszystkie figury tutaj czarnego tańczą wokół białego króla, no to nie ma prawa dobrze się skończyć, a jeszcze dodatkowo minuta więcej po stronie czarnego, więc to musi być po prostu niedobrze. Okej, okay, więc ciekawe tutaj pozycje się dzieją, ciekawe pozycje tutaj wyszły i tak, arcymistrz Moranda już zwyciężył, także to jest partia grana na drugiej desce, no 5 sekund po stronie Łukasza Turleja, więc tutaj bez jakichś komplikacji, bez jakichś kombinacji biały po prostu chodzi w kółko królem, żeby nie stracić czasu, żeby tu w jakiś taki oczywisty sposób nie przegrać, ale no cóż, figury czarnego coraz to bardziej się tutaj aktywizują, więc to musi być niedobre, jednak w zamkniętej pozycji no to te aktywniejsze figury decydują i hetman F1 lekkie figury decydują, także tutaj król białego w przeogromnych tarapatach i teraz to już jest chyba kwestia formalności, żeby znaleźć tutaj jakiś sposób na wykończenie, ponieważ oczywiście jest tutaj figura więcej, także jakieś goniec C7 chciałoby się przeprowadzić, goniec H4, więc może bicie na D5, goniec C7, goniec H4, hetman F2, mat i to zdaje się, że byłoby interesującą opcją, ale Maciej Klekowski tutaj zgarnia po prostu piona, no i jasne, nie ma co się przejmować jakimiś komplikacjami, proste a skuteczne, także jak najbardziej w ten sposób dobrze było do tematu podejść. No i super. Znaczy dla kogo super, dlatego super, ale tutaj jest związanie, także How to Move Pieces musiał się poddać poprzez przegranie na czas. No to zobaczmy, co tutaj Paweł Kowalczyk ze szkoły szachowej z Wałbrzycha, z klubu szachowego z Wałbrzycha tworzy. No, przewaga materialna nie podlega tutaj dyskusji, także zdaje się, że to już formalność, tak? I rzeczywiście czarny zdecydował się tutaj poddać. Kubas 10-10, mistrz międzynarodowy na czwartej szachownicy. Dobrze, niech tutaj zerknę. Chyba dobrze mówię. Czyli oczywiście Sabuk Piotr z Centrum Edukacyjne Hiru Legnica. Cóż, tutaj presja ze strony białego i tej presji zdaje się, że czarny ulegnie. O, wieża bije D7, trzech pionków goniec nie zatrzyma, po prostu H6, H7, H8 i ten pionek decyduje o wyniku partii. Także jeszcze taki teścik, jeszcze drugi teścik, oba testy zostały zdane przez Piotra, także zdaje się, że to już koniec tej partii. O, tutaj mamy jakąś interesującą hetmanówkę, proszę państwa, pionek czarnego, jedno pole od pola przemiany i teraz ciekawa kwestia, czy uda się tego pionka doprowadzić do pola przemiany. Oczywiście obiektywnie
partia powinna się zakończyć remisem, ale z praktycznego punktu widzenia tego typu końcówki są naprawdę niezwykle trudne, ponieważ czarny może sobie tutaj kombinować, może sobie na dużo tutaj pozwolić, remis ma zawsze, a biały musi grać bardzo dokładnie, prawdopodobnie w wielu momentach jedyne posunięcia, żeby tej partii nie przegrać. Natomiast cały czas ten pion z B2 jest tutaj związywany, król czarnego nawet nie udaje, że tutaj próbuje. To pytanie, kto w ogóle tę pozycję gra na wygraną? Tak, trzykrotne powtórzenie, posunięć i partia finalnie zakończyła się remisem. Także w ten sposób przechodzimy, proszę Państwa, do drugiej rundy. Czy były jakieś niespodzianki? No, jak to przedsiębiorcy, oczywiście waleczni zawodnicy, rekiny biznesu, padł tylko jeden remis na 39 zawodników, padł tylko jeden remis, także druga runda już się rozpoczęła, no więc zobaczmy. Oj, tutaj poradzi, czyli Londyn, system londyński z tempem mniej, no to system londyński sam w sobie oczywiście bieda, a z tempem mniej, no to już w ogóle tragedia. Dobrze, no to tutaj zdaje się, że czarny bez problemu wyjdzie z debiutu. Zobaczmy, co tutaj Maciek Klekowski. Maciek Klekowski E4. Maciek Klekowski jest bardzo elastycznym zawodnikiem. On w pierwszym ruchu E4, D4, C4 grywa, także bardzo ciężko się jest na niego przygotować. No i zobaczmy, co tutaj wyszło. To wyszło z obrony Karokan, więc biały tutaj zajął przewagę w przestrzeni, ustawiając piona na E5 i teraz będzie chciał dociskać czarnego, właśnie wykorzystując tę przewagę w przestrzeni. Trzeba oczywiście tutaj cały czas uważać na tego skoczka F5. Ten skoczek F5 bardzo dobrze tutaj stoi, tak? Naciska na centrum, jest wszystko git, tylko że on ma tylko jedno dostępne pole, H4, więc tutaj czarny musi na tego pionka uważać. Oczywiście obrona Karokan to jest niezwykle solidny debiut, tak? Ciężko jakoś ugryźć tę pozycję czarnego, niemniej pozycja czarnego jest bardzo solidna. Bardzo nieczytelna deska, to znaczy, co jest ci ciężko przeczytać z tej deski? Szachuś ma na pewno National Mastera, ale FM-a mógłby sobie kupić, gdyby chciał, ale chyba woli M-kę. A po co też przepłacać? National Master tańszy. No dobra, zobaczmy. Tutaj czarny pomału upraszcza tę pozycję. No więc wydaje się, że czarny wyszedł całkiem nieźle z debiutu, to znaczy oczywiście mniej przestrzeni, ale pozycja jak najbardziej bardzo solidna, więc wygląda wszystko tutaj świetnie. Okej, no to zobaczmy, na trzeciej szachownicy WKS Hetman Wałbrzych, czyli Paweł Kowalczyk. Tutaj czyżby w opałach, no bo tak te figury białego bardzo aktywnie tutaj wkroczyły do akcji, przekroczyły już połowę szachownicy. Wydaje się, że rzeczywiście tutaj presja jest bardzo dużo na czarnego. No i teraz pojawia się mega interesująca kwestia, czy to po prostu jest takie optyczne wrażenie, że to po prostu tak wygląda, że ta presja jest, czy ta presja rzeczywiście tutaj istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o materiał, no to jest po prostu porówno. Teraz czarny najprawdopodobniej zastanawia się, czy tutaj przypadkiem nie mógłby stuknąć pionem, żeby tego skoczka z D5 wygonić, ale finalnie Paweł nie zdecydował się na to wybijanie pionem, nie chciał sobie tutaj robić słabości. No i zobaczmy, biały dalej tutaj presja, jest skoczek związany, jest drugi skoczek pod atakiem. Jakieś tutaj możliwości widełkowe się pojawiają. Obawiam się, że pozycja
pozycja czarnego nie jest tutaj do pozazdroszczenia. Jednak te związania paragońców w otwartej pozycji to musi być problematyczne. Czy pozycja jest jakaś beznadziejna? No to myślę, że bez przesady, ale z pewnością jest tutaj presja. Wróćmy wobec tego do pozycji na pierwszej szachownicy. Tutaj w takim typowo londyńskim stylu biały się nie wyrywa na spokojnie. Jest taka solidna pozycja, ktoś mógłby powiedzieć nudna pozycja, ale to kwestia gustu, o gustach się nie dyskutuje. No dobrze, nastąpiła wymiana i biały wrzucił e5, żeby ograniczyć tego gońca z g7. Pojawia się tutaj bardzo ciekawa kwestia, czy ten czarny przypadkiem nie mógłby tutaj g5, g4 taką agresję włączyć, drugi bieg w tej partii, czy nie mógłby tutaj tego samochodu jakoś rozpędzić? O, proszę, widać, że tym samym tokiem rozumowania podeszliśmy do tematu. Dla tych widzów, którzy nie wiedzą, ja trzy bądź dwa, coś takiego, z Wojtkiem trenowałem, także dobrze wiedzieć, że coś tam wyniosłem z tych zajęć, coś tam zapamiętałem. Widzicie tutaj G5, ja też bym zagrał. Może nawet szybciej, bo ja zdążyłem wymyśleć i powiedzieć o tym, a on dopiero później zagrał. No dobrze, więc tak, będzie tutaj myślę presja na tego pionka D4, ale hetman białego tam bruździ na tej siódmej linii, tam utrudnia czarnemu życie. Zobaczmy, czy tutaj nie można przypadkiem hetman D5 tak po prostu zagrać. O, dwa z dwóch, proszę państwa, dwa z dwóch. I teraz wieża wybija, wieża AD8, jest presja na pionku D4, a później zostanie F6 zagrane. A później zostanie F6 zagrane, żeby jeszcze gońca tutaj włączyć do tej akcji, włączyć tutaj do ataku. No, biały póki co się broni. Biały póki co się broni, ale z tej obrony chyba nic mu tutaj nie wyjdzie, ponieważ teraz wjeżdża już C5 i zdaje się, że będzie pozamiatane. Po prostu pionek mniej. W sumie nie wiem, nad czym czarny tutaj się... Aha, dobra, czarny zauważył, że po C5 będzie skoczek D6. No to tego nie zauważyłem, ale można zagrać goniec F6 i później C5. C5 z pewnością jest posunięciem, które czarny tutaj rozważa. C5 jest z pewnością posunięciem, które należałoby tutaj brać pod uwagę i rzeczywiście zostało tutaj przeprowadzone. Teraz biały, ostatnia deska ratunku, skoczek D6, ale C bije D4, podważenie pionka E5 i ta partia powinna zakończyć się zwycięstwem czarnego. Będzie pionek więcej. Fakt, że 4-3 na jednym skrzydle, nie jest to proste do wygrywania, ale pozycja otwarta i u czarnego jest goniec, także to z pewnością dobrze tutaj zwiastuje. A jeszcze goniec bije E5, czy to będą w ogóle dwa piony więcej? Czy dobrze tutaj matematyka wskazuje? Oj, czyżby pionek został podstawiony? Ach, bo groziły widły, trzeba uważać, skoczki to pieruńsko złośliwe figury. Także król G7, skoczek na G5, no to pionek na D4 zostanie zgarnięty. O, jednak wierzą tutaj na wymiany. Ja miałem na myśli goniec D4, żeby goniec F2, ale tutaj idą wymiany, jest pionek więcej po stronie czarnego, pionkówka na 100% będzie wygrana i tutaj F5 jeszcze grozi, ten skoczek w ogóle nie ma gdzie odchodzić, proszę państwa, skoczek aż na H2 będzie musiał umykać, ale czarny wcale się tym skoczkiem nie przejmuje, jest tutaj wyrabiany wolny pion, wolne piony są niezwykle istotne w końcówkach, bez wolnego piona bardzo ciężko jest wygrać, fakt, że tutaj jest skoczek, to pozwoli przeciwnikowi, pozwoli białemu ustawiać jakieś złośliwe blokady, ale czy tutaj ten pionek nie został za daleko wypuszczony? Pionek na C3. Jeszcze król czarnego musi się tutaj zaktywizować, no i pojawia się pytanie, czy ten król czarnego rzeczywiście będzie w stanie wkroczyć jakoś do akcji. Skoczek C1. Pionek jest cały czas blokowany. No ciężko tutaj czarnymi będzie się przebijać, ale G4, jakaś próba z pewnością zagrania F3.
wyrobienia jakiegoś dodatkowo wolnego pionka, czyli tutaj działa ta zasada dwóch słabości, ale biały bezlitośnie tutaj blokuje zapędy czarnego na skrzydle królewskim. No i teraz się zdaje, że ta pozycja już nie będzie do wygrywania, ponieważ biały zaraz przeprowadzi jakieś h4, ale nie zostało h4 przeprowadzone, żeby zachęcić czarnego do bicia. Pionek na f4 został poświęcony, ale pionek a2 zostanie zgarnięty. Czy tutaj jakiś skoczek d5? Zdobyty zostanie pionek c3. Goniec... jaka taktyka! Nie można było zbić gońca, bo pionek uciekał, ale skoczek c2. Jest blokada, zaraz król b2, pionek idzie dalej, ale pion h4 zostaje uruchomiony. Czarny ma tutaj bardzo dużo czasu, ponieważ goniec aż pole h8 pilnuje, tylko czarny tutaj musi uważać na jakieś prymowy, ponieważ biały zawsze może tutaj nieopatrznie dorobić tego hetmana, więc jakiś niefortunny prymów mógłby zakończyć się bardzo nieciekawie. Ale tutaj a1 i zdaje się, że przez moment przeszło mi przez myśl, czy nie można by właśnie poświęcić skoczka i zagrać król c2, ale to i tak przegrana. No dobrze, także no tutaj wydawało się, że Wojtek zostanie zatrzymany, ale marsz królem aż na a3 pozwolił tutaj przebić przeciwnika. Zobaczmy, czy toczą się tutaj jeszcze jakieś partie. Oj, tutaj to zdaje się, że już sprawa przesądzona. Zobaczmy, przedstawiciele jakich to firm grają. Ani jak to jest Jakubowska Anna z Geoszach Warszawa. A skaner to kto to? A skaner to Pieńkoś Sławomir z Rejko Myjnie Samochodowe Warszawa. No to zobaczcie, zawodnicy oboje z Warszawy. I toczy się jeszcze jedna partia, proszę państwa. Oj, ale tutaj hetman na wieżę to już by była przegrana, a hetman i pion na wieżę to już chyba jest podwójnie przegrana, co? No, biały tutaj jeszcze testuje przeciwnika. Czy tu przypadkiem jakiegoś pata nie będzie? To już takie wierzę. No dobra, no to chyba koniec pieśni tutaj. O, żeby pata przypadkiem nie było. Taki szaszek został tutaj wtrącony, chociaż niepotrzebny, bo pat nie był na widoku. No i mat, hetman c1, koniec partii. Ależ proszę państwa, tutaj jeszcze więcej się dzieje niż w poprzedniej grupie. Naprawdę partie niezwykle, niezwykle interesujące. No dobra, no to runda numer 3. Oczywiście tutaj pierwszą szachownicą jesteśmy najbardziej zainteresowani. Dajcie znać na czacie, czy podoba wam się styl komentowania. Ewentualnie dajcie znać na czacie, czy jakichś konkretnych zawodników chcielibyście, żebym zobaczył. Tutaj ponownie obrona słowiańska. Ostatnio Wojciech Muranda bardzo dobrze sobie poradził z obroną słowiańską. To była ta partia z pierwszej rundy. Zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Natomiast na drugiej szachownicy ponownie obrona Karokan jest tutaj testowana przeciwko Maciejowi Klekowskiemu. Andrzeja Krzywdy, zobacz, jest tutaj Andrzej gra. Andrzej z jednym punktem. Zobaczmy, tutaj skoczek jest przerzucany na d6, prawdopodobnie czarny dalej f5 będzie chciał przeprowadzić. Z Andrzejem jesteśmy na podobnym etapie i mamy podobny cel, ponieważ obaj chcemy wbić mistrza międzynarodowego i obaj mamy po jednej normie, także dla obu nas daleka droga. Taka ciekawostka. Natomiast hetman b3 wydaje mi się tutaj być wysoce podejrzanym posunięciem, no bo czy tutaj czarny przypadkiem sam z siebie nie chciałby tego skoczka na c5 wprowadzić? No wydaje się, że skoczek c5 jest tutaj naturalnym posunięciem, będzie atak na hetmana, nacisk na piona e4, także ewidentnie tutaj będą problemy. No wydaje mi się, że to hetman b3 to takie trochę wejście pod nóż. Bardzo, bardzo dziwne, że czarny z tego nie skorzystał, no bo biały zaraz sobie ustawi gońca na e3 i wcale nie tak łatwo będzie to skoczek c5 wprowadzić. Chyba wiecie, że tutaj
było coś, czego ja nie widzę, bo to też jest wysoce prawdopodobne, ale robię co mogę. No właśnie, no i teraz ten goniec wleciał na E3. No, niemniej można jakieś wieża C8 uskuteczniać, chociaż wtedy go nie zbije A7, także cóż, niewykorzystane okazje się mszczą. Niewykorzystane okazje się mszczą, także okazje trzeba wykorzystywać. No dobrze, no to wróćmy, zobaczmy, co tutaj na pierwszej szachownicy się dzieje. No znowu tutaj te gońce białego tak już zerkają na to skrzydło królewskie. Z pewnością są tutaj skrzydłem królewskim zainteresowane. Zobaczymy, jak biały tę delikatną przewagę będzie wykorzystywał. Okej, tutaj jakiś pionek został poświęcony i kolejny pionek został poświęcony. Ależ tutaj bezkompromisowa walka ze strony białego. Biały się tutaj w ogóle nie przejmuje, tylko leci na żywioł. Dwa piony zostały jeden za drugim poświęcone. No i teraz zobaczymy, czy czarny tutaj zdąży te swoje figury rozwinąć, bo biały już praktycznie wszystkie figury w akcji, a ten czarny to po prostu wszystkie figury w domu. Także czy tutaj zdąży, żeby jakoś te figury finalnie do akcji wprowadzić? Hetman G7, bardzo pasywne podejście, czyli czarny postara się tutaj zabunkrować tę pozycję i być może pomału będzie chciał zakończyć rozwój, żeby później przepchnąć przeciwnika. No, obiektywnie myślę, że można tutaj zaryzykować stwierdzenie, że ta rekompensata jest wątpliwa po stronie białego, natomiast w kontekście blicowym no to z pewnością jest. Aczkolwiek ja bym się jeszcze zastanawiał, zamiast go nie zbije C5, no to zagrać F6, żeby tutaj hetman pilnował na B7. Wydawało mi się, że taka jest idea związana z tym hetmanem na G7, no bo można F6, później E5 zagrać, żeby jeszcze tego gońca wygonić, także tutaj wydaje mi się, że niepotrzebne było wpuszczenie tej wieży na B7, no bo zaraz jeszcze goniec B5 jest tutaj związanie, wieża C8, no to nawet jakiś goniec C7 i tutaj ultra przeciągi będą na tym punkcie C6. O, E5 to tutaj igra z ogniem ten zawodnik. No właśnie, wieża E1, wieża tutaj wkracza do akcji, jest nacisk bardzo solidny na punkcie E5. No, z królem na E8 to E5 nie byłoby pierwszym posunięciem, o którym bym myślał. Natomiast jeżeli uda się zagrać skoczek GE7 i zrobić roszadę, no to wolę pozycję czarnego. Natomiast jeżeli... To jest tutaj kluczową kwestią. To jeżeli jest tutaj dosyć znaczące. Wow! Ależ agresja! Wisi wieża, wisi goniec, ale nie, no to po prostu nie ma prawa działać. To nie ma prawa działać. Podoba mi się, to nie mogę powiedzieć, że nie. Podoba mi się ta agresja, ale wydaje mi się, tak przynajmniej pi razy drzwi, że jednak to było zbyt optymistyczne, no bo otwarta linia B, ale wiecie, bo to może być taka walka psychologiczna, nie? No bo ten czarny tak przywalił, a długa roszada, takie pokazanie, że ja się ciebie nie boję, zrobię tu długą roszadę i pokaż mi, że tak nie mogę. Jak się skończą te mistrzostwa, to będzie wbijanie 2500 czy z player, no za kogo ty mnie masz? 2500 już jest wbite, a nawet 2507, także easy. O rety, no podoba mi się ta partia, naprawdę interesująco. No 15 sekund tutaj czas z pewnością. Oj, to figura mniej, bo wieża bije tu szach, a może niekoniecznie szach, F6 jeszcze jest. No na pewno nie chciałbym być w skórze czarnego. O rety, tutaj w ogóle skoczek E7. A, bo wieża C8 groziło. A, mat groził, ale tutaj ładnie Maciej zauważył taktykę. Najsik. Ciekawe podejście, jak najbardziej. Tylko co teraz z tym hetmanem? Wieża bije C3. No to jest po prostu figura więcej, także trzeba tutaj podsumować, że biały po prostu wygrywa.
Zobaczmy wobec tego, co na pierwszej szachownicy. Tutaj materialnie cały czas jest porówno. Biały jakąś inicjatywę stworzył na tym skrzydle hetmańskim. Jakość została tutaj oddana, także zdaje się, że skoczek bije B8, po prostu tutaj wjeżdża i sytuacja się mocno komplikuje. Jak skończą się te mistrzostwa, to będzie wbijanie 2600? Nie, jak skończą się te mistrzostwa, to będzie spanie. Wiecie, ja jestem odważny, ale 5 godzin streamowania to dosyć dużo. No dobra, skoczek C3 tutaj aktywnie wjechał. Zobaczymy, bo tutaj bardzo duży niedoczas, 20 sekund po stronie białego, 10 sekund po stronie czarnego, jest jakość więcej na korzyść białego, niemniej na takim niedoczasie wcale nie jest łatwo grać, tym bardziej, że czarny ma tutaj ten atut pod postacią pionka C3 i ten pionek C3 już leci na C2, bądź hetman bije B3 wpierw, ale jazda. No, tutaj nie jest prosto. Wieża C2, blokada, ale goniec B2, obrona. Może jakieś tutaj wieża B1, wieża B2 można by uskuteczniać? No bo póki co wydaje się, że czarny naprawdę bardzo, bardzo solidnie się tutaj zabunkrował i nie jest łatwo przebijać. Także mega interesująca kwestia pod tym względem. Tutaj padło pytanie, czy zobaczymy partię prezesa, ale ja tutaj nie widzę prezesa, także może się zapisał do turnieju, ale finalnie nie mógł uczestniczyć. Bo pan prezes ma nick pan poważny, ale pana poważnego na liście startowej nie widzę. No dobrze, biały tutaj agresja, ale ten pionek C2, ten szantażysta! Oj, tu się sytuacja bardzo mocno skomplikowała, proszę państwa, 3 hetmany na szachownicy, zaraz będzie czwarty, 4 sekundy na decyzję, goniec bije F5, czwarty hetman na szachownicy, hetman bije F5 i mat, nie ma mata, czy jest, boże, tyle hetmanów, ciężko tutaj cokolwiek wypatrzeć, hetman F7, całe szczęście dla czarnego jest bronione, ale hetman H8 będzie z matem, czy tutaj wieża E4, nie, nastąpiło bicie, ewidentnie jest pionek więcej po stronie białego, ależ się tutaj uspokoiła ta pozycja, no bo była dynamika naprawdę przeogromna, ale jest teraz pionek więcej, no coś niebywałego. Tutaj pozycja ciężka do wygrywania, niemniej pionek więcej to pionek więcej. Biały tutaj postanowił zachować te hetmany na szachownicy, żeby mieć ewentualnie presję na króla przeciwnika. Tutaj trzeba uważać, bo wieża oczywiście podwisa. Wieża C6, pion został podstawiony i to będzie remis. Ale taki remis to możemy oglądać w każdej rundzie. Jest tutaj bardzo było tutaj bardzo interesująco. 4 hetmany na szachownicy w pewnym momencie, ale się działo, proszę państwa. No, wesoło. Takie partie chcemy tutaj oglądać. Na takie partie, proszę państwa, tutaj liczymy z pewnością. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Ile czasu dziennie trenujesz? Za mało. No padła tutaj propozycja remisu, ale niestety tutaj ten skoczek ma bardzo mało miejsca. No, myślę, że tutaj biały powinien zainteresować się remisem, no bo ten skoczek jest bardzo biedny, bo nawet na B2 nie może pójść. Oj, no to z 4 pionkami to ten skoczek sobie nie poradzi. Gram od 8 roku życia w szach. No dobrze, to co, C2 już tutaj grozi, no niestety, ale tutaj mimo figur więcej, piony bardzo mocno skoczka ograniczyły. I tutaj partia zakończyła się remisem. No dobrze, no to rusza, proszę państwa, czwarta runda. Maciej Klekowski z maksem punktów 3 z 3, Messer Volant, zobaczmy co to za zawodnik.
ponieważ tego zawodnika nie znam. To jest Michał Popiół z firmy Nemezing Nowy Sącz. Michał Popiół, znany zawodnik z Krakowa, studiował na AGH-u i założył niedawno studio tatuażu. Razem zdaje się z siostrą i jako przedsiębiorca tatuażysta występuje w tym turnieju. No także widzicie, szachiści to są niesamowicie utalentowani ludzie. We wszelkich gałęziach gospodarki można szachistów spotkać. No dobrze, na drugiej szachownicy Dejano kontra Guillaume Moranda. Dejano jest chyba jednym z trzech, zaledwie trzech zawodników, którzy mają tutaj maksa punktów. Ale no, ciekawie się tutaj robi, muszę przyznać. Duża Janaszak Dawid z Sabber Poznań. Muszę przyznać, że dynamika turnieju naprawdę jest niesamowita. Bardzo dużo się tutaj dzieje i widać to po wynikach, no bo po trzech rundach jest zaledwie trzech zawodników z maksem punktów. No to coś naprawdę niesamowitego. Okej, arcymistrz Moranda, tutaj agresja widać w naturze, ponieważ został zgarnięty pionek. Biały praktycznie już zakończył swój rozwój. Zobaczymy, czy białemu uda się udowodnić, że te piony rzeczywiście można było poświęcić. Natomiast na pierwszej szachownicy, co my tutaj mamy, jakiś Sycyl taki zamknięty z gońcem B5. Okej, można, dlaczego by nie? Aczkolwiek, szczerze mówiąc, to według mnie najlepszy Sycyl to otwarty Sycyl. No co by nie było. Wszyscy takie rankingi, że ho, 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 ja na blicu bujam się koło 1300. No Marcin Niewiadomski, była grupa początkujących z rankingami od 1000 do 1800, teraz jest grupa kozaków, czyli 1800+. Dałoby się partię Marcela Kanarka albo Łukasza Turleja? Oczywiście, że dałoby się. Zobaczmy. Marcel Kanarek z kanału YouTube'owego Szachy Łączą Pokolenia, który prowadzi razem z mistrzem międzynarodowym Piotrem Murdzią. Zachęcam oczywiście do odwiedzenia. Dużo bardzo interesującej wiedzy na wysokim poziomie. A białymi gra Kaczmarow. To niestety ten zawodnik jest mi nieznany po niku. Kaczmarek Arkadiusz z Akademia Szachowa Matkęczyn. Jeżeli się nie mylę, to tego samego dnia z Arkadiuszem Kaczmarkiem broniliśmy pracę na tytuł trenera drugiej klasy. Mogę się mylić, ale tak mi się zdaje. No dobrze, więc tak, co tutaj się dzieje? No, czarny jakoś tak dziwnie. Oj, to był bardzo niefortunny misklik. Bardzo niefortunny misklik ze strony czarnego. Królew F8, czarny z pewnością chciał tutaj zrobić roszadę, ale mu się źle kliknęło. No i zobaczmy, czy będzie w stanie jakoś tutaj ten błąd skorygować. No póki co nie widać, żeby biały jakoś miał przełamać tę pozycję czarnego. Nagrody są bardzo, bardzo solidne. Za pierwsze miejsce 1000 zł, za drugie miejsce 600 zł, za trzecie miejsce 400 zł, za najlepszą kobietę 250 zł, plus do tego każdy ze zwycięzców dostaje oprogramowanie firmy DGCS. Zachęcam oczywiście do odwiedzenia strony sponsora. Oprogramowanie, które pomaga utrzymać porządek w firmie. No, ja całe szczęście, bądź nieszczęście, mam małą firmę, więc bez tego oprogramowania jestem w stanie porządek zachować. Ale jak ktoś ma większą firmę, to zachęcam do skorzystania. Okej, to zobaczmy wobec tego, jak wiceprezydent FIDE sobie radzi przy szachownicy. Zobaczmy, tutaj biały, para gońców. Zobaczymy, czy para gońcy ciebie wykońcy. To cienko jak na przedsiębiorców. Znaczy, powiem tak, 1000 zł za 90 minut roboty. Myślę, że git stawka.
Skadał łączą nas szachy, nie szachy łączą pokolenia. O Jezu, przepraszam, przepraszam. Pomyliło mi się to przejęzyczenie, bo szachy łączą pokolenia to motto turnieju w Ustroniu, na którym ostatnio grałem, a łączą nas szachy to jest nazwa kanału. To, przepraszam, mój błąd. Przejęzyczenie. Pan Jedynak zdaje się, że nie gra w turnieju, więc nie jestem w stanie go pokazać. Okej. No tutaj czarny nie dość, że ma izolaka, to bez piona, więc pozycja naprawdę wygląda nieprzyjemnie, ale to jest blitz, ale to jest blitz. Także tutaj jeszcze bardzo dużo może się wydarzyć. Także tutaj jest z pewnością bardzo, bardzo ciekawie. Dużo się tutaj dzieje, także zobaczymy. No to wróćmy na pierwszą szachownicę, bo jednak tutaj walka o największe stawki się toczy. Zobaczmy, Messer Volant stwarza tutaj być może presję na króla czarnego, aczkolwiek jest też ten odstały pionek D4, którym można się będzie zainteresować. No i przede wszystkim pionek mniej po stronie Maćka Klekowskiego. No to zobaczymy, czy tutaj jakoś wykaraska. Nagrody raczej symboliczne? No nie wiem, kurczę, to powiem wam, że chyba jesteśmy na innych poziomach życiowych, bo dla mnie nagroda w wysokości tam 3000 zł, no to jest taka całkiem solidna. Także jak dla kogoś to jest symboliczne, no to zazdroszczę. Muszę przyznać. No dobra, no to wobec tego zobaczmy. Była propozycja, żeby szachusia zobaczyć. O, tutaj jakaś dynamika w tej pozycji. Jest presja, ale tutaj wisi skoczek, wisi wieża i niestety dla białego, ale zdaje się, że biały nie ma jak tutaj obronić, więc czy to będzie po prostu strata figury? Czy o, tak, rzeczywiście to jest strata figury. No zobaczmy, czy szachuś. No, jednakowo szachuś ma tutaj trzy pionki i przewagę na zegarze, więc myślę, że jest spoko, prawda? Tu o, i zwrócił przysługę. I jeszcze wieża B5! No, można było wieża B5 i koniec partii natychmiastowy, ale tak czy siak wygrana jest. Ależ tutaj były wzloty i upadki w tej partii. Ależ tutaj się działo. No dobrze, z trzema pionami więcej to myślę, tak, że można przyznać szachusiowi rację w tej partii i rzeczywiście czarny zdecydował się poddać. Zobaczmy, jak tutaj arcymistrz Klekowski sobie w tej partii radzi. No, jest dalej presja, ale figura czarnego się tu elegancko zaktywizowała. Uuu, wieża C1, wieża C8, czy to się kończy matem? Proszę państwa, to chyba będzie mat tutaj. I zdaje się, że bez obrony. Oj, czyżby tutaj Maciej Klekowski wypadł z czołówki? No wiadomo, jeszcze dużo partii przed nimi, no ale każda przegrana jednak oddala od celu. No proszę państwa, dynamika tutaj była zdecydowanie po stronie białego i teraz w jakieś wieża G7, wieża H8, ależ tutaj niespodzianka, 400 oczek różnicy i dlatego trzeba walczyć naprawdę z każdym, dopóki grasz to jesteś zwycięzcą, wiadomo. A przynajmniej możesz być zwycięzcą. Okej, zobaczmy jak tutaj. O, Łukasz zgubił figurę. No tak jak mówiłem, dynamiczne są te szaszki. Dużo się tutaj dzieje. No dobra, jak tam Andrzej Krzywda? No, Andrzej tutaj jeszcze próbuje, ale no ta pozycja raczej już jest nie do odratowania. Okej, no to zobaczmy, czy toczy się jeszcze jakaś partia. Na pewno ta partia się toczy.
Czarny tutaj uruchomił swojego pionka. Jakiś skoczek F4, może, nie wiem, skoczek E2, G3 później. Nie no, bo ten skoczek idzie tutaj na blokadę. Czarny musi tutaj uważać, bo pionków coraz mniej. Pionków coraz mniej, ale skoczek E4... Oj, czemu skoczek E4 szach nie zostało zagrane? Bo teraz ten król będzie przecież przeszkadzał. A my byśmy nie chcieli, żeby król przeszkadzał. Król F5, pion zostaje obroniony. No i teraz skoczek F6, skoczek E4. Trzeba tutaj tego delikwenta się pozbyć. No niemniej tutaj może być jakieś matowanie skoczkiem i gońcem, proszę państwa. No zobaczymy. O nie, jak król na F3 się dostanie, to to już chyba nie będzie do odratowania. Oj, no jak, to tak, to król G... A nie, nie można było król G2 chyba, bo ten goniec zerkał. No, zobaczymy, zobaczymy, czy białemu uda się oddać gońca za tego pionka. No myślę, że to jest ostatnia szansa, ale nie, biały tutaj tej szansy nie zrealizuje. Tej szansy nie zrealizuje, bo tutaj G2, no na G1 jeszcze można by chcieć tego gońca oddać. Koń F2! Nie, no to już koniec partii. A jeszcze byśmy mogli sprawdzić Black Moon, czy przerobiła lekcję o matowaniu gońcem skoczkiem. Czy jest w tych zawodach wprowadzony mechanizm wyłapywania oszustów internetowych? Tak, oczywiście, turniej jest sprawdzany pod tym kątem. Niestety, ale w poprzedniej grupie przynajmniej jeden zawodnik został już złapany na nieczystym graniu. Miejmy nadzieję, że to pierwszy i ostatni zawodnik z wątpliwą moralnością. No dobrze, proszę państwa, Messer Volant z maksem punktów. Czy tutaj toczy się jeszcze... Tak, to już kolejna runda wystartowała. Nie, coś się zlagowało. Dobrze, wiecie co, ja sobie spróbuję odświeżyć. Dawid, dlaczego tak często mówisz delikwent? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż odpowiedź jest mi nieznana. O, tutaj agresja ze strony Wojciecha Morandy. Atak czterech pionów. No, poszedł główny wariant E5. Agresywnie tutaj normalnie szachiści stają, opuszczają gardę i się naparzają, żeby sprawdzić, kto dłużej ustoi. E5 zostało przeprowadzone, mimo że biały tutaj ma króla w centrum, no to rusza niezwykle tu agresywnie. Tutaj biały jest jeszcze w książce, ja też jestem tutaj jeszcze w książce. Ostatnio była bardzo dobra partia na drugiej lidze seniorów. Marcin Molenda kontra jakiś gość z Pomorza, zapomniałem nazwiska niestety, właśnie w ataku czterech pionów. Miodzio, polecam sobie zobaczyć. No dobrze, zobaczmy, co tutaj z tego wyniknie. Czy czarny jest zainteresowany zgarnianiem tego pionka? To zaraz zobaczymy. Tu oczywiście ten pionek D będzie utrudniał czarnemu życie. No i też generalnie skrzydło hetmańskie czarnego jest tutaj nierozwinięte, co jest oczywiście tutaj realnym problemem. Pionek D idzie do przodu, jakiś hetman D5, pojawia się też groźba. Skoczek bije E5, goniec F3, wiadomo już przeciwko. Ciągi, ale teraz no to skoczek D5 zaraz wjedzie na do centrum, a później na C7, ponieważ te wieże czarnego tutaj nie mają gdzie chodzić. Pionek absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Pionek w T czy we w tej pozycji to jest pikuś i czarny rzeczywiście też to poczuł, że już tu zaczyna mu się palić grunt pod nogami, że tutaj już się robi nie za ciekawie i aż chce tutaj oddać jakość, byleby tylko pozbyć się tego superaktywnego gońca białego. No dobra, to zobaczmy, co tu na drugiej desce. Tutaj jakiś agresywny wariant obrony sycylijskiej poleciał. Biały ruszył agresywnie przez G4. Zapewne tutaj jakieś G5 będzie zaraz przeprowadzane. I ten król czarnego jest tutaj dalej w centrum. Także presja jest naprawdę ogromna na to królestwo czarnego. Zobaczymy, czy czarnemu tutaj uda się uzyskać jakąś rekompensatę na skrzydle hetmańskim. Tam padło pytanie, ile będzie rund. Nie wiem, czy odpowiedziałem, ale 9 rund, to jest piąta runda, także już przekroczyliśmy połowę tego turnieju. Ależ tutaj się dzieje, to trzeba przyznać, to trzeba przyznać.
No dobra, no to w takim razie G5, jakieś HGFG, no to trzeba też uważać na punkt H2 tutaj. Gasiorny, no właśnie ja nie wiem czemu taka cisza na czacie, no być może ja tu zbyt dynamicznie komentuję i widzowie po prostu nie mają ani chwili oddechu, żeby coś tam na czacie napisać. Okej, okay. Tutaj szybko się akcja rozwija w partii szachusia, jest para gońców po obu stronach, natomiast czarny tutaj zdaje się, że weźmie pod kontrolę linię C i to zdecydowanie tutaj będzie kłopotliwe dla białego, niemniej obiektywnie no to tutaj pozycja w okolicach równowagi będzie, chociaż ten pionek E5, który zapewnia białemu przewagę w przestrzeni, często w końcówkach na przykład jest problemem. Często w końcówkach jest problemem, ponieważ w grze środkowej, dopóki jest dużo figur na szachownicy, to ten pionek na E5 utrudnia życie figurom przeciwnika. Natomiast w końcówce, kiedy jest mało figur, a co za tym idzie, mało figur, które mogą bronić tego szpionka, no to wtedy robią się tarapaty, ale czy goniec G7 i H6 tutaj nie wejdzie? No... Wydaje się, że to powinno być co najmniej nieprzyjemne. Ale nad czym się tutaj biały zastanawia, to nie rozumiem. No bicie na G7, goniec bije G7, H6. Wygląda zacnie. Oj, wieża D4. Oj, to tutaj niestety... Presja, wieża G4 i tutaj szachuś w tarapatach. Natomiast materialnie jest porówno, to jest jakiś plusik, więc są szanse na defensywę. Chociaż z drugiej strony, jak tutaj hetman F4, hetman F6, no to myślę, że... Arety. To myślę, że z tym królem czarnego mogą być naprawdę problemy. No, ciekawie się tutaj dzieje. Kruci, jeżeli chcesz link do turnieju, proszę uprzejmie. Można te partie oczywiście poobserwować też samodzielnie. Okej. To co? Zobaczymy, co tam na tej pierwszej desce. O kurde! Opuściliśmy tę pozycję. To jeszcze wszystko było na desce, a tutaj na moment odwróciliśmy wzrok i już końcówka. Ja się w ogóle zastanawiałem, czy nie zagrać H3 z planem wieża bije F7 z planem D7, ale to chyba nie wchodziło, ale ciekawe było. No dobra, to tutaj chyba koniec pieśni następuje, no bo punkt F7 jest no nie do wybronienia, więc obawiam się, że tutaj Messer Volant po świetnym początku, 4 z 4 po ograniu arcymistrza Klekowskiego, no to tutaj zostanie zrzucony z piedestału. Tutaj może... tutaj czarny nawet nie sprawdził przeciwnika. Tutaj może przypomnę, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda trening na wysokim poziomie, bądź na przykład nie chce wam się trenować, ale chcielibyście zobaczyć zbiór bardzo interesujących pozycji, to polecam nową książkę Wojtka Morandy, która... niedawno wyszła w Thinkers Publishing. Podlinkowałem na czacie jak coś. Okej, no to wow. Nawet nie wiem od czego tutaj zacząć. Do król białego bardzo osłabiony. Tutaj Maciek chyba podszedł do tematu tak na zasadzie daj szacha, to za którymś razem może dasz mata. Nie mam pojęcia co się tutaj dzieje. No po stronie czarnego jest z pewnością przewaga materialna, natomiast jest tutaj na tyle zagmatwana pozycja, że ta przewaga materialna chyba wielkiego znaczenia nie będzie miała. No chociaż tutaj czarny wydaje się być po prostu na wygranej, no bo wieża E4, hetman G3, no chyba nie ma tutaj
to prawa się dobrze skończyć. Ale wiesz o D5. Wow, jaka kontra poleciała! I czy tutaj król czarnego będzie w tarapatach? Hetman E3! Ale jaja! O kurczę, już się wydawało, że biały tam nabrał wiatru w żagle, ale jednak na tym niedoczasie czarny zachował zimną krew. Udało się wykaraskać, ależ tutaj się działo, no uff, aż ja się spociłem, a co dopiero zawodnicy, nie? Zobaczmy wobec tego, co tutaj u Andrzeja ciekawego się dzieje. Jest końcówka, zdaje się, że biały ma sporo pionków więcej, czarny raczej za bardzo jakiejś rekompensaty tutaj nie posiada, zaraz goniec jakieś G6 wejdzie, bądź goniec B3, teraz już grozi mat i zdaje się, że przed tym matem czarny po prostu nie ma jak się bronić, jedyny ruch to wieża D1 było, no teraz to już na pewno nie ma jak się obronić, tutaj już wjeżdża po prostu wieża D8. Huch, a to dopiero połowa turnieju, nie? No dobra, to zobaczmy, jak tutaj Piotr Sabuk sobie radzi. Zobaczmy, biały z jakością więcej, czarny natomiast sporo pionków pozjadał i tutaj oj, figura poleciała. No ale te pionki w sumie te pionki dosyć agresywnie ustawione, no ale jednak co wieża, to wieża, no pionki mogą trochę pomóc, pionki takie dosyć agresywnie ustawione, no ale jednak z wieżą ciężko jest dyskutować. No, było wesoło. No dobrze, proszę państwa, to tutaj sytuacja się zagęszcza. Cztery ostatnie decydujące rundy. Zobaczymy, jakie tutaj nastąpi przetasowanie na tych najwyższych miejscach. Tutaj derby Dolnego Śląska. Mistrz międzynarodowy Piotr Sabuk z Legnicy kontra Wojciech Moranda z Wrocławia. I tutaj goniec B4 nie zostało zagrane, jest goniec B4, C5, bardzo złośliwy wariant, który lubię na blisku grać, ale bezczelne podejście, czarny po prostu zdobył piona i tego piona będzie trzymał. Tutaj są takie fajne warianty jeszcze, co się jakość poświęca grając B6, to jest naprawdę pieruńsko złośliwe, ponieważ generalnie jak gracie Katalona, taka porada ode mnie, że jak gracie Katalona, to przeanalizujcie wszystkie warianty, w których czarny bierze pionka na C4. To znaczy, żeby grać Katalona, to trzeba umieć czarnemu udowodnić, że za tego pionka macie rekompensatę. Jak nie jesteście w stanie udowodnić, że jest rekompensata, to nie ma sensu grać tego wariantu. Końce 4! Końce 4 było! Czy nie było? Końce 4 i hetmana 4? Jeszcze, tutaj nie wchodziło, bo hetman mógł się zasłonić, a jeszcze hetman E4. No dobra, więc nie wchodziło, ale przez ułamek sekundy byłem pewien, że wchodziło. No dobra. No dobra, ile rund? 9 oczywiście, standardowo. No dobrze, to co tutaj się dzieje w tej partii? A D5 zostało zagrane. No jest teraz słabość na E6. No to sytuacja się tutaj zagęszcza. No teraz biały naprawdę interesującą inicjatywę na tym punkcie E6 dostaje. Ewidentnie tutaj będą jakieś problemy. Czy te problemy będą takie no całkowicie bezlitosne? To zobaczymy, ale z pewnością jest inicjatywa. A na blicu no nie liczy się, czy dobrze, czy niedobrze jest zagrane, tylko przede wszystkim się liczy, czy jest presja i czy dajemy przeciwnikowi szansę się pomylić. Jeżeli dajemy przeciwnikowi szansę się pomylić, to już jest dobrze, no bo to oczywiście sprawia, że przeciwnik najpewniej się rzeczywiście pomyli. No dobra, no to co, tutaj jakiś pionek na E6 zostanie zainkasowany za moment i biały rzeczywiście fajną inicjatywę tutaj dostaje. Zobaczymy, jak czarny sobie poradzi, żeby tę inicjatywę jakoś finalnie sparować. Nie będzie łatwo na pewno,
ale no, materiał, co by nie było, jest równy. Obie strony mają parę gońców, no a też czarny ma tutaj atut na skrzydle hetmańskim, więc będzie w stanie tutaj te piony przepychać. A przepraszam, ja tutaj jestem słaby w matematykę, bo czarny ma pionka więcej. Tylko prawdopodobnie dlatego, że te figury białego tak aktywnie tutaj ustawione, to nie zauważyłem tej różnicy pionka. No dobrze, skoczek chce wejść na D4, no ale to można jakieś tutaj C5 po prostu zagrać, żeby ten skoczek na D4 nie wszedł, tylko że ta kobyłka złośliwa, no to przejdzie wtedy na F4. No to tutaj obrona, jest, arcymistrz znalazł obronę, będzie skoczek C5 jakiś, żeby tego szpiona E6 zabezpieczyć. No tutaj proszę Państwa, walka naprawdę już się zagęszcza, tutaj 1000 zł w stawce plus oprogramowanie firmy DGCS o wartości 2000 zł, także jest o co walczyć, jest o co walczyć proszę Państwa. Teraz zobaczymy, który zawodnik będzie w stanie utrzymać presję. Jaki był twój rekord oglądalności? No dzisiaj w pewnym momencie było ponad 1000 widzów. Poprzedni mój rekord to było tam 670, także nie wiem skąd te 1000 widzów się wzięło, ale jakoś się wzięło. Bo wiecie, to streamowanie to jest bardzo śmieszna sprawa, bo czasem jest tak, że jakiś bardzo popularny streamer tam randomowo przegląda sobie Twitcha na streamie i tam gdzieś zobaczy o szachy i tam klika, no i ci widzowie jego wbijają wtedy, żeby zobaczyć co to za stream szachowy, no i wtedy nagle z niczego się robi 1000 widzów, nie? A tam gasiorny kleka, nie ma co tutaj spisywać na straty, to jest bardzo waleczny zawodnik i bardzo silny zawodnik, a zostały jeszcze 4 rundy, także jeżeli się odpali na maksimum swoich umiejętności, to z pewnością tutaj jeszcze powalczy o te czołowe lokaty. Fakt, że ta partia jest już decydująca dla niego, ale jeszcze wszystko jest możliwe, jeszcze aż 4 rundy. Na poprzednim turnieju widzieliśmy, że w ostatniej rundzie zrobiło się całkowite przetasowanie listy końcowej, listy wyników, także wszystko możliwe. No dobra, to tutaj jakąś końcówkę panowie będą męczyli. No to zobaczmy, co wobec tego się dzieje u Pawła Kowalczyka. Paweł tutaj jak zwykle dla siebie bardzo agresywnie rozpoczął, wjechał tutaj tym hetmanem na A2. Zobaczymy, czy będzie rzeczywiście w stanie się zainteresować tym królem. No, problem jest taki, że nie bardzo tutaj widać, jak tę wieżę z G8 wprowadzić do akcji. Natomiast u czarnego jest aż minuta więcej. Także to oczywiście ogromna przewaga na zegarze. No i zobaczymy, jak tę przewagę uda się czarnemu wykorzystać. No pionek A4, okej, hetman zbił. Jest tutaj oczywiście problem. No i mimo, że ten problem wydaje się być taki prymitywny, to wcale nie było prosto go rozwiązać. No i teraz, no król osłabiony, tylko może jakieś... Nie, król E7 to było... A nie, nie ma hetman B4. No to może król E7, wieża B8, coś takiego? D4. No tutaj myślę, że głównym mankamentem pozycji białego jest to, że ten hetman, goniec z B2 pełni funkcję pionka. Także to jest taki, jak to mówią, biedogoniec. No i zobaczmy, tutaj król na F6 ucieknie, jakieś wieża B8, teraz też wisi na C3. No ciężka pozycja do gry białymi. Jednak wydaje się, że król białego jest bardziej osłabiony niż hetman czarnego, niż król czarnego. Jezu, już mi się tu figury mieszają, proszę Państwa, co tu się dzieje? Tutaj zbyt raptownie chciałem namoczyć moje gardło i namoczyłem się bardziej niż chciałem.
Aż mi się rozlało. No dobrze, więc tak, król czarnego, agresja, król leci do przodu, zaraz jakieś hetman E7, hetman G5 i tutaj zabawa się dopiero rozpoczyna, no to mi się podoba, hetman G5, dawaj, będzie wesoło, tam hetman E5 nie z tej strony, teraz to F6, a nie ma F6, bo jest tutaj hetman G5 i hetman H5 i G5, ależ tutaj jest presja, a tam ktoś wcześniej napisał, że komentuje jak mecz piłkarski. Teraz nie wiem, czy to jest na plus, czy na minus. Okej. Hetman H4, hetman G5. Wow! I hetman D6 będzie i zgarnięcie na B4. Ale tutaj nie odpuszcza. Będzie remisowane, zdaje się. Jest tutaj wieczny szaszek i tak, partia zakończyła się remisem, ale takie remisy to przyjemnie się ogląda. Zobaczmy, tutaj biały... A, bo po biciu... No to taka nieprzyjemna, bym powiedział, sytuacja dla czarnego, bo czy czarny będzie wstać? Ale podstawka, no coś niebywałego. No, czasem tak w blicu jest, że jakaś tam jedna myśl wpadnie do głowy i na podstawie tej jednej myśli podejmujemy decyzję i się okazuje, że ta jedna myśl była zła. No i cóż, na niedoczasie tego typu błędy oczywiście się zdarzają, także można, myślę, wybaczyć. No dobrze, to co tutaj? Różnopolowe gońce, natomiast u białego aż 3 piony więcej. Zobaczymy, czy arcymistrz Kanarek tutaj dowiezie tę wygraną do końca. Na pewno nie jest prosto, ponieważ czarny tutaj z tym hetmanem będzie chciał z pewnością życie utrudniać, będzie zainteresowany królem przeciwnika. No ale cóż, jest dynamika. Jest dynamika w pozycji, jest nacisk, tutaj jeden pionek poleciał. No z tymi różnopolowymi gońcami to naprawdę nie jest prosto, ale mat! Nie ma obrony przed matem, ale jazda. Nie było obrony przed matem. Znaczy była. Hetman B2, hetman B8. No dobra, to była obrona przed matem. Była jednak obrona. No dobra, czy to była ostatnia runda? Jeszcze się walka toczy. Tutaj hetman więcej, no to myślę, że możemy uznać, że biały da radę. Fischer Kasparow czarnymi. Zobaczymy, co Fischer Kasparow tutaj wyczaruje. Nie no, szach był po hetman B2. Czy coś mi się przewidziało? No nie wiem. Wydaje mi się, że szach był. No nie no, szach na B2 przecież. No i hetman idzie na B8. No nie ma mata. Okej. To co, do rundy 6 przechodzimy? Jak najbardziej. Przechodzimy do rundy numer 6. Oczywiście... Najbardziej jesteśmy zainteresowani pierwszą szachownicą, nowoczesny Benoni, czy jak to inaczej mówią, błędny Benoni. No dobrze, tutaj czekajcie, bo to jest królewsko-indyjska, tak? Przeszli do królewsko-indyjskiej, jeżeli się nie mylę. Kruci, czy jest na czacie? Dobrze mówię, bo jeżeli pionek byłby na C4, to jest nowoczesny Benoni, a z pionem na E4 to jest Kid. Ale nie jestem pewien, także... No dobra, tę pozycję już, proszę Państwa, widzieliśmy w jednej z poprzednich partii Wojtka Murandy, więc to nam z pewnością gwarantuje, że tutaj będzie bardzo, bardzo ciekawie. No zobaczymy, co tutaj czarny wybierze. W poprzedniej partii, pamiętacie, tam był to D6, goniec C7 i tak dalej. Hetman B6 tym razem. I to jest całkowicie bezczelne posunięcie, bo po król H1 nie wolno zagrać skoczek F2. Bo ten hetman jest tutaj później w tarapatach. I zobaczymy, czy przeciwnik się na to zdecyduje. Skoczek E3 poszło, sprytnie. Pytanie, czy dobrze. No zdaje się, że biały tutaj po prostu zbije, no a później zbije na B5. No to wydaje mi się, że to tak kiepsko wygląda, ale zobaczymy. Tak, tutaj takie prostolinijne, wręcz prymitywne, można by powiedzieć, podejście. Bicie na E5, goniec bije C4.
Nie można zbić na B2, no bo jest skoczek C7 ze zdobyciem jakości. Także myślę, że to jest po prostu koniec partii. Jeszcze tutaj wieża E1 jest groźba. No to się tutaj porobiło. Także atak czterech pionów naprawdę mega, mega problematyczny dla grających czarnymi. Tutaj padła propozycja, żeby zobaczyć, co u prezesa Turleya się dzieje. Prezydenta, chciałem powiedzieć. No dobrze, więc tak. Materialnie pion mniej. Figury białego scentralizowane po tej linii E. Więc ewidentnie jest tutaj presja na pozycję czarnego. Zobaczymy, jak tutaj czarny będzie sobie z tą presją radził, ponieważ tutaj nie jest to takie proste, żeby grać, no tym bardziej, że jest ta strata materialna, ale tutaj no to wieża G7, tak? Król G7, hetman E7, król odchodzi, hetman D6, hetman... A nie, bo na koniec nie wisi ten skoczek, a to nie wchodziła taktyka, to przepraszam, ale wspólnie policzyliśmy na wizji, więc przynajmniej wiemy, co się dzieje. A to już siódma runda, zostały jeszcze trzy rundy, proszę państwa, zaledwie. Okej, tutaj propozycja wymiany hetmanów nastąpiła. Zobaczymy, co biały na tę propozycję odpowie. Biały nie jest zainteresowany, co ciekawe, wymienianiem. Prawdopodobnie ma na uwadze posunięcie skoczek F5, no bo trzeba przyznać, że ten król czarnego to nie ma tutaj zbyt bezpiecznej pozycji. Więc no, mogą być problemy, mogą być naprawdę tutaj problemy z tym królem i chyba nie ma jakiejś takiej prostej decyzji, która mogłaby pomóc się obronić, no bo teraz no to jakieś bicie i tak czy siak ten skoczek na F5 wjedzie, tak pirat drzwi. Także zobaczymy, co tutaj interesującego z tej partii wyniknie. Wchodziło wieża G7? No, może. Może. Ale nie patrzyłem. No, niemniej tutaj mat będzie, tak? Bo hetman E7 z matem. Nie będę grał na maratonie żadnym. Nawet nie wiem, co to jest. Otum maraton. No dobra, i hetman E7, koniec partii. No dobrze, to wróćmy do tej pierwszej szachownicy. Biały tutaj z figurą więcej, więc to jest oczywiście super przewaga, no jest tutaj jakaś presja na tego gońca, ale biały bez jakichś komplikacji po prostu odszedł, a zaraz skoczek wjedzie na G5 z naciskiem i to takim chyba ostatecznym naciskiem na ten punkt F7, także czarny tutaj słusznie się pobroni. Niemniej skoczek H4, skoczek G6, bądź skoczek H4, hetman F7, więc pozycja wygrana, także zobaczmy coś ciekawszego. Tutaj jakieś zagmatwanie na tym punkcie G2. No wydaje się, że tutaj biały to albo skoczek E3, albo F3 właśnie. Także no ten goniec na C7 myślę, że jest bardzo dużym atutem po stronie białego. Materialnie jest tutaj porówno. Para gońców u czarnego niby jest, ale w tej pozycji jest no ta para gońców dosyć mocno zablokowana, tylko tutaj Marcel Kanarek musi uważać na niedoczas, bo już zostało te 28 sekund, a wiadomo, że pod presją czasu no to zawsze pojawiają się jakieś błędy, są jakieś problemy, głupie podstawki, więc na ten czas trzeba uważać, oczywiście jest dodawany, ale Okej, goniec F8, tu muszę przyznać, że nie wiem, o co chodzi.
Być może czarny po prostu chce zabezpieczyć po pierwsze punkt C5, a po drugie punkt D6, żeby tutaj ewentualnie ten skoczek na D6 nie wjechał. Także to mi się wydaje, że jest tutaj głównym zamysłem, ale goniec wrócił na G7 i padła propozycja tak owej wymiany. No fakt faktem, że ten goniec C6 jest rzeczywiście tutaj mocno ograniczony, a też jakiś skoczek G4, skoczek F6. Słusznie, czarny szybko pozbywa się tych hetmanów, żeby jakiejś presji na czarnego króla tutaj nie było. No para gońcy cię wykońcy, ale są wyjątki. Para gońcy jednak nie jest w stanie zrobić wszystkiego. Pytanie pojawia się bardzo interesujące, czy ten pionek C6, który w grze środkowej był problemem i ścieśniał pozycję czarnego i z pewnością życie czarnemu utrudniał, to pojawia się pytanie, czy on teraz nie będzie po prostu problemem, czy czarny przypadkiem tym pionem się nie będzie w stanie zainteresować. No, skoczek A5 właśnie, to chciałem powiedzieć, jeszcze nacisk na punkt B7 jest, ale obiektywnie rzecz biorąc, no z tym pionem B6 mogło być w dalszej perspektywie jakieś problemy. Tylko ten skoczek będzie musiał tutaj teraz cały czas stać na A5, żeby pilnować pole C6, żeby tam król przypadkiem do piona nie podszedł. Także pozycja jest taka, powiedziałbym, plus równa się, nie? Czyli biały będzie męczył, a czarny musi się perfekcyjnie bronić, żeby czegoś tutaj nie przeoczyć. Ale myślę, że pozycja jest do ustania. Co? Co? Nie. Coś tu się wydarzyło, co ja nie zrozumiałem. No bo skoczek bije B7, król C6. No ja wiem, że pionek zostanie odbity, ale... No nie wiem, wydawało mi się, że to git, no bo wtedy te piony byłyby rozbite, no ale... To chyba raczej kwestia gustu niż obiektywności. Natomiast no, pozycja jest taka zablokowana, że tutaj zawodnicy powinni się, myślę, za moment na remis zgodzić. No bo biały jest tutaj skoncentrowany na pilnowaniu piona B6. Także chyba tutaj już się nic nie wyczaruje. W razie potrzeby H3. Tutaj biały oczywiście zabezpieczy punkt G4. No, czy tu skoczek B3 nie zostało przeoczone? Bo wydaje mi się, że czarny trochę zbyt tutaj ofensywnie podszedł do tematu. No bo czarny tutaj oczywiście tym ruchem wieża D8 z planem wieża H8, no to chce grać tutaj na wygraną, ale to może być przesada. Bo wiadomo, kto nie ryzykuje, ten nie ma, ale ryzyko ma to do siebie, że czasem może się spotkać z przykrymi konsekwencjami. No dobra, no to tutaj już D4 wchodzi, to pozycja białego musi być wygrana. Jakie są wymagania, żeby zagrać w tym turnieju? No, trzeba by przeczytać dokładnie regulamin, ale no generalnie Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców, więc w dużym skrócie trzeba być przedsiębiorcą. Okej, okay, no to jakoś więcej. Także tutaj myślę, że pozamiatane. Odświeżę, zobaczymy, czy jeszcze jakieś partie się toczą, inne. A, to już jest ostatnia partia tej rundy, proszę państwa. No ale cóż, no tutaj to już nie dość, że te piony idą, to jeszcze przewaga materialna. Tutaj biały musiałby coś mi skliknąć, żeby się to skończyło porażką. No dobra, no to cóż, proszę państwa, dwie najważniejsze rundy, które decydują o tym, w jakim humorze zawodnicy zakończą ten turniej. No także zobacz. Szachuś.pl kontra G Moranda. No, arcymistrz Moranda tutaj wypracował sobie ogromną przewagę, ponieważ ma punkt przewagi nad kolejnym zawodnikiem, kolejnymi zawodnikami, więc to jest oczywiście ogromna przewaga. No i zobaczmy, tutaj obrona półsłowiańska, wariant Cambridge Springs pójdzie z hetmanem na A5 oczywiście. No i zobaczymy, co tutaj czarny z tego wyczaruje. Skoczek D2,
d2, żeby zabezpieczyć pole e4, czy pójdzie podstawka, goniec d3, debije c4 i hetman bije g5, ale by było. Co do wygrania za pierwsze miejsce? Za pierwsze miejsce jest 1000 zł i licencja do programu firmy DGCS o wartości 2000 zł, także 3 koła za pierwsze miejsce w dużym skrócie. No dobrze, więc tak, para gońców jest po stronie czarnego. Czarny tu zapomniał teorii, ale to zdaje się, że przez B6 goniec A6 coś takiego można rozgrywać. Chociaż zobaczymy, co z tego wyniknie. No bo tutaj można zbić po prostu na C3, tak, B6 goniec A6. No generalnie czarny tutaj łatwo wyrównuje, także przyjemnie się gra te pozycje. No teraz to A3 to chyba takie niepotrzebne, bo czarny i tak by chciał zbić. Tu, no tak, nie ma w ogóle problemu i będzie izolaczek chyba tutaj rozgrywany, bądź para C3, D4. No Kruci, wiesz, no, ty nie prowadzisz dużego przedsiębiorstwa, więc możesz nie wiedzieć, jakie tam oprogramowania się przydają. Ale nie, no, są fajne programy. No, jak już tak firma się rozrasta i jest dużo rzeczy, które trzeba naraz ogarniać, no to się przydają takie programy, co automatyzują trochę rzeczy. Znaczy nie, żebym mówił z własnego doświadczenia, ale oglądałem wywiady, gdzie przedsiębiorcy mówili, że tak jest. No dobrze, więc tutaj klasyka, klasyki, klasyką przeganiana. Jest słaby pionek na C3, który oczywiście będzie tutaj atakowany, więc jest presja po linii C. Czarny nie wyrywa się, najpierw wprowadza ostatnią figurę do akcji, żeby przypadkiem biały tutaj z jakąś agresją nie poleciał. No to teraz pionek D4 jest pod natarciem. Być może biały powinien jakąś tutaj kontrę uskuteczniać poprzez A5, a bije B6 i po prostu na tego pionka. No, biały się tutaj nie śpieszy, H3, czarny to samo, żeby w razie co była furtka dla króla, żeby w razie co ten król mógł się tutaj po prostu ewakuować. No dobra, i teraz co ten biały zrobi? A5 rzeczywiście zostało zagrane, no bo to chyba jedyny jakiś rozsądny plan, tak? Biały się tutaj pozbędzie słabości, stworzy nacisk na punkt C6. No generalnie tak pozycja pi razy drzwi w równowadze powinna tutaj pozostać. Biały może ma trochę gorszą strukturę pionową, ale raczej nie jest to nic, z czym biały nie byłby w stanie sobie poradzić. Okej, nastąpiło bicie, czyli czarny z pewnością tutaj jakiegoś wolniaka ma na uwadze. No tylko trzeba uważać, bo wolny pionek może być wolny, a może być słaby. Zaraz biały tutaj po linii A będzie atakował, ale leci kontra na punkcik C3. Tutaj pionek z pewnością będzie zgarniany, no już nie wspominając o jakichś motywach ze skoczkiem F4, tutaj też na punkt G2 biały musi uważać. Także pozycja nie prosta do gry, ale biały tutaj ma sporo inicjatywy, jakieś kontry, no bo wiadomo, są te słabości, ale za te słabości coś tutaj biały może kręcić, tylko na czas trzeba uważać, no bo tutaj jest minuta 20 oczywiście, także jeszcze dużo czasu, ale niedoczas nieubłaganie się będzie zbliżał, także tu trzeba koniecznie uważać. Ups. Okej, pion został pobroniony i biały się nie śpieszy z tym pionem A5, no i w sumie słusznie, bo ten pionek A5 nigdzie nie ucieknie, a jak pion C3 by poleciał, to prawdopodobnie i pion D4 by poleciał, także czujnie, trzeba tutaj uważać, tylko... wieża bije D4, hetman bije A5, wieża D4, fajna taktyczka, a jeżeli ten hetman gdzieś indziej odejdzie, no to wjedzie wtedy A4 i jak to mówią Słowacy, pieszak je pieszak, nie? No dobra, także może ta przewaga jakaś przeogromna nie jest. Trochę się zacząłem zastanawiać, czy tutaj wieża D4 na jakimś cudownym motywie nie wejdzie, ale chyba nie wejdzie, no bo tu goniec H7, król H7, hetman D4
i zdaje się, że wszystko jest po prostu bronione. Także proste, a skuteczne podejście po stronie czarnego, po prostu pion zostaje zabezpieczony. Oczywiście te piony A dalej są dosyć problematyczne, no bo też nie jest tak łatwo nimi jechać do przodu, ale no właśnie pion jest pion. No dobrze, czarny szuka tutaj kontry i słusznie, jak się sytuacja zaczyna walić, no to wtedy trzeba szukać jakichś kontrszans, jakichś kontrmożliwości. Dawid, PMPJ zawsze są raz na Śląsku, raz w Pomorskim. Znaczy, zależy, kto się zgłosi do organizacji, bo są przetargi na organizację tych turniejów. Okej, okay. Padła tutaj wymiana hetmanów. No jest pionek więcej po stronie czarnego, natomiast ten pionek więcej jest bardzo, bardzo słabym pionkiem, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tu się po prostu zawodnicy słabościami powymieniają. Bicie na A4 to skoczek A4, wieża A4, wieża C3, więc biały finalnie nie zdecydował się na wzięcie, ale tutaj trzeba uważać, bo skoczek z gońcem na jednej linii, oba niebronione. O, i tutaj ta końcówka to coraz bardziej mi się zaczyna podobać po stronie białego. Są słabości u czarnego, to jest zaledwie jeden pionek różnicy. Tutaj już skoczek na C5 wjeżdża, wszystkie słabości będą atakowane. Goniec jakieś G4 może nawet, można by się pokusić, bądź można po prostu zbić i zbić na E6, też jest taka opcja. Chociaż to zbić na B5 to nie bardzo, no bo fiksuje strukturę czarnego, tak? Pionki już wtedy będą wzajemnie się wspierały, no chociaż też nie ma co tutaj uskuteczniać jakichś niesamowitych analiz, no bo wiadomo, że tutaj zawodnicy mają po te kilkanaście, kilkadziesiąt sekund na zegarze, więc podejmowanie tych decyzji, no to będzie w głównej mierze oparte na intuicji i niczym więcej. No i teraz cóż, skoczek C4, czarny ma wolnego, oddalonego pionka. To jest oczywiście elegancki plusik, który daje jakieś szanse gry na wygraną, niemniej biały tu chyba wszystko, co trzeba, zabezpieczył elegancko, nie? Chociaż koń D2 teraz jakieś, uhuhu, no, 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 no. Bo pytanie, czy tę wieżę czarny jakoś wprowadzi do akcji. Jeżeli udałoby się tą wieżą jakoś zaktywizować, no to wtedy realnie mogą być problemy. Tylko pytanie, czy wieża H8. Oj, pion leci po prostu. O, czy Wojtek zobaczy? Zobaczył. Wiesz, kto jest trenerem takiego silnego 16-latka z twojego klubu? A to ja mam jakiegoś silnego 16-latka w klubie? Chyba nie kojarzę. Okej. Tutaj jakieś B4 na pewno będzie wrzucane, ale no król wjeżdża do akcji, no to tutaj wieżówka będzie wygrana, no grozi mat, absolutna dominacja. Aktywny król kontra pasywny król. Także zdaje się, że Wojtek tym zwycięstwem, no można powiedzieć, przypieczętował swoje zwycięstwo, chociaż jeszcze zobaczymy, jak sytuacja końcowa wygląda. Ale zdaje się, że tam no już dosyć duży dystans. No dobrze, Maciek tutaj zwyciężył. Zobaczmy, czy toczą się jeszcze jakieś pojedynki. No, tu Kaczmarow wygrał. Sama końcówka. Jeszcze walczy Andrzej Krzywda. Bardzo aktywnie tutaj. No i zobaczmy. Hetman jest dorabiany, cyk. Ale tutaj nawet pionka czarny nie zgarnie. Także pozycja jest białego. Pozycja białego jest kompletnie wygrana. No zobaczymy, zobaczymy. Chodzi mi o mistrza FIDE? No nie kojarzę, nie kojarzę autentycznie, no. Coś anonim GM mi pamięć zatarł chyba. Jedynie kojarzę takiego Marcina Molendę ode mnie z klubu, co ma FM-a, ale nikogo więcej nie kojarzę.
No dobra, no to tak, proszę państwa, no tutaj walka będzie ciekawa, tak przynajmniej liczę, ponieważ Wojciech Moranda, jemu wystarcza remis do zwycięstwa w turnieju. Ma punkt przewagi nad zawodnikiem drugim w tabeli. Zobaczymy, czy tutaj będzie jakaś szybka propozycja remisowa, czy Wojtek... O, padła propozycja remisu! Zobaczymy, czy czarny się zgodzi. No bo jeżeli czarny się zgodzi, no to Wojtek już ma pierwsze miejsce wtedy. Paweł Teclaw akurat nie jest u mnie w klubie, tylko mój klub go wypożycza od czasu do czasu. Na ligi. Okej, okay, tutaj kamienna ściana białymi została zagrana. Ha, no ciekawa kwestia. Na pewno lepiej niż zwykła kamienna ściana, bo zwykła kamienna ściana tak wygląda z tym gońcem na C1, nie? Tutaj goniec... Padł remis, proszę państwa! Padł remis na pierwszej desce, także arcymistrz Moranda w ten sposób zwyciężył w turnieju. Zainkasował oczywiście solidną nagrodę. No i też zachęcam w tym momencie do zainteresowania się nowo wypuszczoną książką Wojtka Morandy. Jeżeli też chcecie się tak nauczyć giercować w szachy, to warto skorzystać. No dobrze, to w takim razie walka o kolejne lokaty trwa. Tutaj jest walka na drugiej desce. Pozwólcie, że ja zerknę na wyniki. Messer Volant jest aktualnie na drugim miejscu, na trzecim miejscu jest Kopytkin, także tutaj jest walka no mniej więcej o to drugie, trzecie miejsce. Zobaczymy tu. Czarny niezwykle agresywnie ruszył na skrzydle hetmańskim. Tutaj te piony czarnego lecą do przodu. Natomiast biały z pewnością to samo będzie chciał uskuteczniać z drugiej strony. Także zobaczymy, co z tego ciekawego wyniknie. Tak optycznie no to wygląda, że czarny tutaj ruszył jednak szybciej. Natomiast biały na skrzydle królewskim będzie prawdopodobnie atakował na króla. Także no, obie strony mają tutaj swoje atuty. Zobaczymy. Natomiast na trzeciej desce tutaj... Ho, no, dużo się dzieje. Jakiś Sycyl, czy to był przypadkiem? Tak, to nie był Sycyl akurat. Jakiś Pirc, coś takiego. No dobrze, Maciek tutaj walczy o wejście do trójki. I zobaczmy, no, jest jakaś presja, natomiast czarny też ma tutaj swoje możliwości, też z pewnością tymi pionami będzie chciał tutaj lecieć dalej, będzie chciał tutaj rozbijać pozycję białego króla, też nie jest tutaj prosta sprawa, żeby jakoś białymi się bronić. Pytanie też, jak tu biały będzie atakował, to też jest inna kwestia, ale to zaraz zobaczymy, co my tutaj się będziemy głowili, niech zawodnicy myślą. Okej, zobaczmy w takim razie, jak... no dobra, padła wymiana na F3. No to co, jakoś... Pytanie, czy tutaj... Tak się zastanowiłem przez moment, czy tutaj ciekawe nie byłoby odbicie... A nie, odbicie pionem byłoby bardzo nieciekawe, bo F5 i goniec byłby złapany. Także nie, to zbyt optymistyczne podejście, no bo ja chciałem oczywiście tutaj linię G otwierać, żeby jakoś poatakować. Huch, no, nie jest tutaj prosto, nie jest tutaj prosto. Bo ta struktura jest taka symetryczna pod tym względem, że wszystkie pionki stoją naprzeciwko siebie, więc brakuje tutaj jakiejś nierównowagi. No dobra, na drugiej desce. Czarny uskutecznia dalej swoją akcję na hetmańskim, natomiast jeżeli dobrze widzę, to tutaj można po prostu zainkasować pionka. No i pytanie, czy Kopytkin tym zdobyciem pioneczka przypadkiem nie zadecyduje o wyniku partii. No wieża F6, muszę przyznać, że jest to bardzo dziwne posunięcie, chyba że była jakaś taktyka po prostu, której ja nie widziałem, ale wieża F6 to jest takie bardzo dziwne posunięcie, no bo właściwie po co tak de facto?
Nie ma żadnej groźby, nie ma problemu. No, a koniec końców i tak biały chce zgarniać tego pionka, także wieża F6 chyba nie było do niczego potrzebne. No ale dobra, pieszak jest pieszak, także jak tutaj biały zdobędzie, to z pewnością będzie zadowolony, ale zobaczcie, biały tutaj w ogóle nie jest zainteresowany tym pionem Z4, albo może tak udaje, że nie jest zainteresowany, a chce go zgarnąć w jakimś odpowiednim momencie. No także ciekawa kwestia. Dużo się tutaj dzieje. Jaka kontra! Poświęcenie jakości nastąpiło na B3, a biały dalej nie chce przyjąć. No, nie no, dziwna kwestia tu. Jeden i drugi zawodnik starają się nie przyjmować ofiar przeciwnika. Co znaczy to po słowacku? No, pieszak je pieszak. No, pion to pion. No jak można nie wiedzieć? Przecież to oczywiste. Co ci brakuje do IEMA? Dwie normy i ranking 2400. Okej, to co? Jakieś wieża G4? No, bo tutaj problem jest taki, że może wieża F6 można by wrzucić i wtedy czarny by miał tarapaty. No bo zobaczcie, wieża F6, to i od razu jakieś ofiary na H6 się pojawiają. No to tak mi wygląda tutaj bardzo interesująco, żeby się w ten sposób zainteresować królem oponenta. No z pewnością tutaj będą problemy u czarnego. Tym bardziej, że tutaj pole B1 zabezpieczone. No i wieża F6 zostało rzeczywiście zagrane. No i teraz chwila prawdy. Czy pójdzie to poświęcenie, czy nie pójdzie to poświęcenie? Zaraz się dowiemy. Ha, no bo tutaj czarny być może jakieś wieża B1 on w ogóle chce zagrać. W sumie szczerze mówiąc, to nie wiem, czy jest sens się tutaj w tym momencie nad tym zastanawiać, bo jeżeli biały by nie poświęcił, no to wtedy czarny by go zajechał na skrzydle hetmańskim. Tak, i tutaj dwie wieże za hetmana, król jest osłabiony, pionek został zainkasowany, goniec bije 4, wchodzi w grę, natomiast dwie wieże to jest oczywiście ogromna siła, no i teraz zobaczymy, co tutaj będzie lepsze, czy hetman, czy te dwie wieże. Proszę Państwa, to jest walka o 600, także tutaj naprawdę stawka jest solidna. Pionek H będzie leciał do pola przemiany, no i chyba HH, ale nie zdąży, no bo pionek C będzie szybszy, tak? Bo H5 no to wieża G2 i później pion biegnie, więc tutaj biały w naprawdę ogromnych tarapatach i zdaje się, że nawet wieczniaka nie ma za bardzo jak robić. Ależ tutaj problemy. Chyba trzeba było brać tego wieczniaka, tak jak była okazja wcześniej. Teraz to czarny będzie grał na wygraną i dalej tutaj nie ma chyba tego wieczniaka, no bo król ucieknie sobie po prostu na E7, później już pionek C2, C1 i to będzie koniec partii za moment. Ajajaj, no nie ma szachów. No dobra, no to jest po prostu koniec partii. C1 hetman bije C1, wieża G1. Ja tutaj nie wiem w sumie po co ten szach był. Taki kontrolny szach, żeby pokazać przeciwnikowi swoją dominację. Żeby pokazać, kto tutaj rządzi. Więc kontrolny szaszek i dopiero hetman został zdobyty. No to proszę Państwa, zdaje się, że Kopytkin tym zwycięstwem ugruntuje swoją pozycję na drugim miejscu. No tutaj to myślę, że już formalność, żeby to zrealizować. Więc zobaczmy kolejną partię, Dejano kontra WP. No tutaj ci zawodnicy już walczą o honor, bo na nagrody nie mają szans, ale zobaczmy co tutaj. No jest presja, jest wieża więcej w ogóle, ale skoczek całkowicie bez gry. No i zobaczmy, tutaj skoczek E4 na fenomenalnej placówce, naprawdę bestialnie skoczek. I ciekawy jestem, czy tutaj uda się przebić tę pozycję. No, może nawet jakieś król F5, król E4? No jest to możliwe, że to będzie po prostu dobre. No zobaczymy, bo pozycja czarnego na pewno jest lepsza, tylko czy wygrana, to jest właściwie dyskusja cała.
czy pozycja jest tylko lepsza, czy jest całkowicie wygrana. No ciekawe, czy tutaj uda się to przebić przeciwnika. Goniec H4, padła propozycja jakichś wymian, czarny nie jest przekonany, coraz mniej czasu, jest tutaj presja, skoczek odchodzi, ale gdzie ten skoczek zmierza? Proszę Państwa, czy tam jakiś H2 już zaraz nie wejdzie? No ja nie wiem, jeżeli ktoś wie, jaka jest stacja końcowa dla tego skoczka, to niech powie, bo ja nie mam żadnego pojęcia. Na H5 skoczek przeszedł, ale to chyba nie ma progresu żadnego, takie mam wrażenie. No, żeby tutaj czarny nie przesadził, żeby jeszcze tego nie przegrał, no bo ma kontrolę nad tą pozycją, ale jeden jakiś niedokładny ruch i może być kiepsko. No tutaj skoczek zdaje się, że polatał, ale finalnie wrócił. O, bicie i H2, pion ucieka. Bicie na G3, koniec partii. Co? No nie, no pion uciekał po prostu. Chyba, że znowu czegoś nie widziałem, ale wydaje mi się, że pion uciekał po prostu. No nie, taka okazja. Tyle ten skoczek się nalatał w tej weftę, no. Ajajajajaj. No kto mu by pomyślał? No czy tu jakiegoś trzykrotnego nie ma już? No dobra, król finalnie wkracza do akcji. Tylko pytanie, czy ten król cośkolwiek zdziała? No bo tutaj jednak skoczek z gońcem, te figury muszą przeszkadzać tej... I znowu wracamy do punktu wyjścia. Widzę, że niekończąca się zabawa. A, figura została podstawiona, ale jaja. Figura została tutaj podstawiona, bicie na H6 i bicie na G4, no coś niebywałego. O, rety, no. Tak to już, no była wygrana w pewnym momencie. Szkoda tutaj czarnego, bo kręcił, w pewnym momencie wykręcił, ale koniec końców białemu się udało złapać przeciwnika na taktyce. No więc widzicie, te szachy to bezlitosna gra, trzeba od samego początku do końca grać bardzo, bardzo dokładnie. No także nieproste te szachy. Okej, okay. No to cóż, tutaj kwestia chyba formalności, żeby realizacja nastąpiła i tak rzeczywiście biały finalnie wygrał. No to proszę państwa, w ten sposób turniej się zakończył. Proszę państwa, jeszcze raz powtórzę, proszę państwa, dla pewności. No, interesująca końcówka, naprawdę. Ten skoczek latał. Ciężko było załapać, o co tam chodzi. No i zobaczcie, tym zwycięstwem Dyjano wkroczył na trzecie miejsce. No więc cóż, w tym momencie oczywiście jeszcze będzie kontrola antydopingowa przed wręczeniem nagród, ale uhonorujemy pierwszą dziesiątkę. Pierwsza dziesiątka zostanie wyczytana. Zobaczymy, co to za przedsiębiorcy się skrywali za tymi nikami. No i jeszcze na koniec będzie losowane diamentowe członkostwo na pół roku. Oczywiście wśród nieutytułowanych zawodników, ponieważ utytułowani zawodnicy mają to członkostwo za darmo. No dobra, no to zobaczmy w takim razie, kto to tutaj jest. GM Moranda, no to Wojciech Moranda z Grandmaster Akademii Wrocław. Czyli ewidentnie szachowa firma. Messer Voland, Michał Popiół z Nemezing Nowy Sącz, czyli branża tatuatorska. Dejano, to jest Janaszak Dawid z Subber Poznań, dobrze przeczytałem, czyli Wojciech Moranda 1000 zł nagrody, Messer Voland 600 zł, Dejano 400 zł. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, kto tu jest najwyżej notowaną kobietą, bo wszystkich ników nie znam. Tak na pierwszy rzut oka to wygląda, że ani jak, ale to jeszcze nie wiem, czy tam po drodze jeszcze ktoś nie jest kobietą. Dobra, no to na czwartym miejscu Welsh Tiger, Toczek Grzegorz z Caricom, doradztwo informatyczne Warszawa, Kopytkin, dobrze przeczytałem, już szukam, gdzie ten Kopytkin,
O jest. Misz Fide, Tym Rakiewicz, Rafał, Szkoła Szachowa, Szachnet, Rybnik. Zobaczmy, Perun Bargłowski to też Szkoła Szachowa, ale dla formalności sprawdzę. Tak, Bargłowski Filip, Szkoła Szachowa, Fide Master Filip Bargłowski, Warszawa. Maciek, no to Maciek Klekowski, myślę, że nie trzeba przedstawiać. Szkoła Szachowa Częstochowa, no to proszę Państwa, wśród tych wyżej notowanych zawodników ewidentnie branża szkoleń szachowych dominuje. Pomysłowcy, to też jest firma szachowa. Pomysłowcy to jest Szewczyk Mariusz z Pomysłowcy Warszawa, też nauka szachów, WP 215, dobry nick. To jest Przybylski Wojciech z Komet, spółka ZO, Runowo. I kogo tutaj jeszcze mamy? Marcel Kanarek na 10 miejsce. Marcel Kanarek to jest Szkoła Szachowa Marczes Warszawa. Także ewidentnie szkoły szachowe tutaj zdominowały te tegoroczne Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców. No to wobec tego już przełączam na losowanie liczb i będzie losowane diamentowe członkostwo na pół roku. Tylko pozwólcie, że tutaj dopracuję, żeby wszystko było widoczne, żeby nie było nieporozumień żadnych później. Dobrze, zerknę, ilu mamy zawodników. Zawodników mamy 39. No to w takim razie od 1 do 39. Tutaj będzie dużo losowania, bo dużo też utytułowanych zawodników. Zobaczmy. Numer 8. Ohohoho! Za pierwszym razem został ustrzelony. Ale jaja. Ja tu myślałem, że będzie problem z losowaniem, bo dużo utytułowanych zawodników, a za pierwszym strzałem upolowaliśmy nieutytułowanego zawodnika. No kto by się spodziewał. Także pomysłowcy, Mariusz Szewczyk, szczęśliwy zawodnik, który wylosował diamentowe członkostwo na chess.com na pół roku. No dobrze, drodzy widzowie, mam nadzieję, że ta transmisja wam się podobała. Na początku trochę przeciążyłem komputer i transmisję wywaliło, ale myślę, że było ciekawie. Starałem się tu jak najwięcej o tych partiach opowiedzieć. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ja się z pewnością bardzo dobrze bawiłem, więc z tego miejsca oczywiście Bardzo serdecznie chciałbym podziękować głównemu sponsorowi tego turnieju, czyli firmie DGCS, która zajmuje się produkcją oprogramowania, które pomaga prowadzić biznes. Także oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzenia strony naszego sponsora oraz też oczywiście podziękowania dla Macieja Sroczyńskiego, który cały ten turniej zorganizował, przyjmował zgłoszenia, sprawdzał, odpowiadał na wszystkie maile i tak dalej. Także bez tych dwóch instytucji cała zabawa by się nie odbyła.